Witam w kolejnym odcinku Super Game Show Meister. Dzisiaj będzie, czy jesteś mądrzejszy od piątoklasisty? I dzisiaj omówię rosyjską wersję tego teleturnieju, która była emitowana na antenie telewizji STS od 9 grudnia roku 2007 do 20 lipca roku 2008. I w sumie w jednym sezonie, w ciągu tylko i wyłącznie jednego sezonu, wyemitowano 26 odcinków. Rosyjska wersja piątoklasisty jest jedną z tych, która odstaje od klasycznego logotypu przedstawiającego jabłko. Oczywiście logotyp teleturnieju, czy jesteś mądrzejszy od piątoklasisty, to jest to na zupełnie inny odcinek i to nie jeden. Natomiast warto wspomnieć, że tutaj zamiast jabłuszka mamy globus. Taki jak możecie zauważyć na załączonym obrazku. No i cóż, co my możemy powiedzieć na temat tego teleturnieju? Oprócz tego, co powiedziałem do tej pory. Przede wszystkim, po pierwsze, teleturniej ten prowadził Aleksander Pusznowi. To ten pan z taką dosyć nieskładną fryzurą, no ale abstrahując od tego, gra wyglądała tak samo jak wszędzie. Był jeden zawodnik, było pięcioro dzieci w tak zwanej klasie. No i ta piątka dzieci miała pomóc zawodnikowi w odpowiedzi na 10 pytań. Tak wyglądały pytania. Oczywiście to była ta, że tak się wyrażę, klasa. Tak wyglądała tablica, tak wyglądały pytania. No i przed każdym, co dwa pytania, zawodnik wybierał sobie jednego pomocnika z piątki. No jak już powiedziałem, ta piątka dzieci miała za zadanie pomóc zawodnikowi odpowiedzieć na pierwsze 10 pytań. Zawodnik oczywiście miał do dyspozycji 3 pomoce: ratunek, gotowiec i ściągę, które w rosyjskiej wersji wyglądały tak. No a tak wyglądała drabinka. I tak, w Rosji pierwsze pytanie było warte 1000 rubli, drugie 2000 rubli, trzecie 5000 rubli, czwarte 10 tysięcy rubli, piąte 25 tysięcy rubli i to był próg gwarantowany, szóste 50 tysięcy rubli, siódme 100 tysięcy rubli, ósme 175 tysięcy rubli, dziewiąte 300 tysięcy rubli, dziesiąte 500 000 rubli. Ostatnie, finałowe pytanie, z którego zawodnik już nie mógł się wycofać i nie miał żadnego pomocnika, było warte 1 milion rubli. 1 milion rubli, czyli no podobnie jak w Polsce, nagroda główna w rosyjskiej wersji, czy jesteś mądrzejszy od piątoklasisty, była jakieś 3 razy mniejsza od tego, co można było wygrać w milionerach. No i cóż, no i zasadniczo to tyle, jeśli chodzi o rosyjską wersję, czy jesteś mądrzejszy od piątoklasisty. Jak już powiedziałem, 26 odcinków, tylko i wyłącznie jeden sezon. No popularności ten teleturniej w Rosji nie zdobył. Dobrze, to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że wam się podobało. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Super Game Show Meister. Cześć!